i jesteśmy przed Muzeum Nobla. Nagrody Nobla. Nagrody Nobla, tak, Svenska Akademien widzicie na górze. Mam nadzieję, że to się tak czyta. W każdym razie podobnie, taki mikrorynek podobny do wrocławskiego, ale całkiem sympatyczny. Widzicie kamieniczki, bardzo, bardzo podobne. Tak to wygląda, wszystko tutaj. Oczywiście wszędzie też restauracje, knajpki, jakieś sklepiki z pamiątkami, oczywiście malarz i tak dalej. To samo wszystko, tak, to o, podobne coś w rodzaju u nas pręgierza, tutaj jakaś fontanna. Fontanna, mówię, studnia z wodą zdatną do picia. Bary, restauracje, sklepiki. Dobrze rozumiem, to ten plac tutaj ma 700 lat. O, widzicie? 323. Tak. Ale to Gamlastan, to jest stare miasto właśnie. No, także 700-lecie mamy tutaj tego miejsca. Zobaczymy jeszcze, chyba że ktoś zna szwedzki, może przeczytać o co chodzi, co to jest. Będzie fajnie pod komentarzem, inni będą mogli się zapoznać. Także będziemy zaraz chodzili do Muzeum Nagrody Nobla, zobaczymy co i jak. I oczywiście jeszcze przejdziemy się dookoła, sprawdzić jak to wszystko wygląda. Jesteśmy w środku w muzeum już w tej chwili. Sklepik oczywiście z pamiątkami standardowo. I tu będziemy mogli sobie pooglądać różne rzeczy z wystawy. Sam jestem ciekawy, nigdy tu nie byłem. Co wam mogę powiedzieć jeszcze tak o Sztokholmie? Że tutaj mimo tego, że jest naprawdę słonecznie piękna pogoda, to wieje wiatr. I jeśli będziecie przyjeżdżali tutaj nawet w ciepłe dni, to bierzcie ze sobą jakąś kurtkę przeciwwiatrową, jakąś bluzę, coś takiego, bo kiedy wieje, po prostu zmarzniecie najnormalniej w świecie. Wiatry te są zimne. Idziemy oglądać. Tu są różne pamiątki z Fundacji Nobla. Testamenty, słuchajcie, naprawdę różne takie pamiątki po nim. No i oczywiście oprócz tego, że Nobel był pomysłodawcą, twórcą dynamitu, to jeszcze wymyślił szyfrowany pendrive. Oczywiście żart, ale po prostu jest tak, pewnie jakieś tam są zaszyfrowane jakieś dane, ale no ciekawa rzecz, ciekawa. Wybranie laureaci tej nagrody. Mhm. My się, słuchajcie, zajmiemy tutaj, spróbujemy znaleźć polskich laureatów. Może nam się coś tutaj uda znaleźć, wtedy wam pokażę, a na razie się po prostu przejdziemy po muzeum. No i trafiliśmy akurat niechcący na pamiątkę. Tu mamy Wisławę Szymborską i jej okulary. Także taka ciekawostka. Zobaczymy jeszcze, czy znajdziemy innych. No tu mnie zainteresowała książka Frank Wilczek, Fizyka, 2004 rok. Tu masz o nim książka Hermana Weyla. Ciekawostka. Tu jest to. I tu zobaczymy tą książkę. Fizyka, mam nadzieję, że to będzie widać. I tu jest Nagroda Nobla jego. O nim Frank Wilczek. Widzicie? No interesujące, później sobie to przetłumaczymy. No więc oglądamy tutaj, słuchajcie, dużo różnych ciekawych rzeczy, aparaty jakieś tam. Tu mamy detektor do czegoś tam. Mamy jakieś dziwne żarówki, mamy jakieś, widzicie, instrumenty. Mamy takie rzeczy. Nawet trudno to nazwać. To żarówka taka, że jak, słuchajcie, by zaświecił pod ziemią, to by przez ziemię przeszło. Do czegoś to ma być, to może żarówka, się źle wyraziłem, ale to powiedzmy wygląda jak żarówka. Natomiast do czego to służy, nie wiem. Jednakowoż interesujące jest, słuchajcie, to, że nagrody tutaj się, ja nie mówię o tych dzisiejszych czasach, bo rzeczywiście one są bardzo, bardzo kontrowersyjne i dostają nagrody ludzie, którzy by jeszcze 30-40 lat temu nie mogli być nawet nominowani do tych nagród, ale to już jest kwestia polityki, a nie... Tu jest manuskrypt Einsteina.
O, zaraz zobaczymy jeszcze manuskrypt Einsteina. Natomiast co jest interesujące, co chcę wam powiedzieć, że te wszystkie wynalazki, które tutaj są, z wyjątkiem oczywiście nagród literackich, i to też nie wszystkich, to są głównie rzeczy, które miałyby służyć raczej badaniom naukowym, dowodzącym coś tam, że coś istnieje, bądź też nie istnieje, albo w takim wymiarze, bądź też w takim. Natomiast nie zwróciłem uwagi na nic, nie zobaczyłem tutaj, co by się przydało ludziom jako takim. Czyli powiedzmy, no ludziom, którzy, żeby nam się po prostu żyło lepiej, przyjemniej, coś, co mogłoby służyć konkretnie nam. Na przykład, nie wiem, czajnik bezprzewodowy, powiedzmy, ale nie w tym stylu fal, tylko na przykład normalny prąd, przesyłanie prądu na odległość i tak dalej, i tak dalej. Tu możecie zobaczyć właśnie bardzo fajną ciekawostkę, jedną chyba z najlepszych tutaj, jaką nam się do tej pory udało zobaczyć, to jest pismo Einsteina. Co ciekawe, jeśli Einstein nie znał odpowiedzi na jakieś pytanie, to za każdym razem odsyłał pytającego do Tesli. Także już wtedy Einstein wiedział, że Tesla jest tym umysłem absolutnie wyjątkowym. I zasługuje naprawdę na uwagę, która za życia niestety ze względu na to, co robił, może kim był, trudno powiedzieć, ale był mocno odsuwany. A tutaj pokażę wam coś niesamowitego, czym się zasłużył nasz specjalista od elektryki, Lech Wałęsa. Otóż był w tym kuble i za to dostał Nagrodę Nobla w dużym skrócie. To nie jest kubeł. Cokolwiek, to jest skrzynka, to jest narzędziowa. To jest stół do pracy. Tak, ja to po prostu tak specjalnie nazywam kubeł, bo to po prostu bardzo mocno przypomina. No i wyobraźcie sobie, że stoi właśnie ten kubeł w muzeum i mimo kontrowersji, jakie się pojawiły wokół tego człowieka, jest jak jest. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że człowiek, który zasłużyłby na taką nagrodę, powinien być absolutnie nieskazitelny. Nie powinno być żadnych poszlak. A tutaj mamy co do tego pana bardzo, bardzo dużo wątpliwości i kontrowersji. Długopis Szymborski. Tu mamy długopisy z kolei, właśnie wystawa. I tu jest taki zwykły, kioskowy długopis Wisławy Szymborskiej. No oczywiście tego pamiętacie, co niektórzy, tego w sklepie było naprawdę pełno, nic specjalnego. Natomiast wartościowe jest to, że ona go używała i rzeczywiście ten długopis tutaj się znajduje. Tu jest. O. Mamy, zobaczcie, po prostu no, fenomenalny, wyjątkowy w swej prostocie. Nie Wisława Szymborska. Bardzo ładnie. No niestety nie znaleźliśmy tutaj ani pamiątek po Marii Skłodowskiej, ani po Władysławie Reymoncie. Tutaj za to pewnie mamy taką objazdową panel, nie wiem, windę, cokolwiek, co by to było. Pewnie wszystkich laureatów Nagrody Nobla od początku i można sobie się z tym zapoznawać. No niestety tu mamy w tej chwili rok 2007. Nie będziemy czekali 100 lat na naszych około, zanim by to wszystko przeszło. Niemniej jednak, no ciekawostka, po prostu ciekawostka. A teraz idziemy w inne miejsce popatrzeć, pooglądać dalej. Wycieczka po Sztokholmie. No, tu znaleźliśmy Marię Skłodowską, niestety pod innym nazwiskiem, także nikt nie wie, że była Polką. Wiadomo, że się urodziła, słuchajcie, w Warszawie, w Rosji. Także to są takie po prostu, myślę, że nasze ministerstwo miałoby to do roboty, ale niestety nikomu nie jest to na rękę, po co ktoś ma wiedzieć, że Polacy też byli kimś. Zobaczmy sobie tutaj wobec tego Reymonta. No i mamy Władysława Reymonta, też
urodzony w Rosji, obecnie Polska też, taka nieścisłość. Oczywiście to były zabory, ale jak wiemy, ci, którzy się interesują historią cokolwiek, zabory były nielegalne, ale świat je uznał. To mamy też Rejmonta, niestety. Spróbujemy, słuchajcie, poszukać, bo akurat teraz mówię, dlaczego Rejmonta wybrałem, dlatego, że mamy tutaj tą rocznicę chłopów, więc zobaczymy sobie co i jak, ale poszukamy w tej chwili Marii Skłodowskiej i pamiątek po niej. No nie znaleźliśmy pamiątek po polskich noblistach. W sumie było to do przewidzenia. Myślę, że nasze Ministerstwo Kultury miałoby co robić w tej kwestii. Jest to, uważam, bardzo ważne. W każdym razie mamy tutaj na zakończenie szafkę, taką witrynę właśnie z medalem ustanowionym na okoliczność nagrody. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Winda pod skosem. Stacja niebieska wykuta w skale. To jest niebieska linia metra. Niebieska linia metra, tak. Bardzo sympatyczna.